Dzień dobry Państwu. Dziś gościem PTSR TV jest pan doktor nauk medycznych Jakub Gierczyński, ekspert systemu ochrony zdrowia. Dzień dobry, panie doktorze. Witam serdecznie pana prezesa, witam serdecznie państwa. Na początek dopytam o to, co to właściwie jest ekspert systemu ochrony zdrowia? Ekspert systemu ochrony zdrowia, proszę Państwa, to jest pan prezes Tomasz Połeć, to są klinicyści, to są organizacje pacjentów. Na szczęście coraz bardziej ten poziom ekspertstwa systemowego się poprawia, rozwija i bardzo mnie to cieszy, że ja oczywiście występuję tutaj jako ekspert systemu ochrony zdrowia, będąc jednocześnie lekarzem i absolwentem MBA, ale cieszy mnie, że i klinicyści, i organizacje pacjenckie są ekspertami systemu ochrony zdrowia, czyli znają się na systemie ochrony zdrowia i wiedzą, jak ten system powinien funkcjonować, jak go zmieniać, żeby był coraz bardziej nastawiony jednak na potrzeby pacjenta. W dzisiejszej dyskusji na potrzeby pacjenta ze stwardnieniem rozsianym. No właśnie, to przejdźmy może do tego tematu, który nas najbardziej interesuje właśnie, czyli do stwardnienia rozsianego. Zapytam o to, o czym się ostatnio bardzo często mówi na różnych konferencjach i spotkaniach. To jest to przyspieszenie ścieżki diagnostycznej w SM. Rzeczywiście jest z tym problem, ponieważ chorzy często czekają po kilkanaście miesięcy na to, aby to SM zdiagnozować, a żeby podjąć leczenie, a przecież ten czas, ten początek to jest ten najważniejszy, bo tu możemy tą chorobę powstrzymać jeszcze na tym wstępnym etapie. No, drodzy Państwo, to jest właśnie chyba największy problem polskiego systemu ochrony zdrowia, a więc ten taki korek, zagubienie w poruszaniu się w tym systemie. No, można to porównać właśnie do sytuacji autostrad i dróg szybkiego ruchu, gdzie kraj zorganizowany, na przykład jak Niemcy, wjeżdżając samochodem, wiemy dokładnie, że pojedziemy taką odpowiednio bezpieczną i komfortową drogą, wiemy, gdzie zjechać, mamy oznaczenia i tak dalej. Jest cała ta infrastruktura. Jeżeli już chory ze stwardnieniem rozsianym trafi do ośrodka klinicznego w Polsce, jest już właściwie leczony i to jest najważniejsze. Natomiast zdecydowanie, tak jak pan prezes powiedział, musimy poprawić ścieżkę diagnostyczno-terapeutyczną każdego pacjenta, a szczególnie tego pacjenta, który ma pierwsze objawy stwardnienia rozsianego. Ja się bardzo cieszę, że organizacje pacjenckie, lekarze co chwila powtarzają te pierwsze objawy. Drżenia, niedowłady, utraty świadomości. To są rzeczy, które powinny nas zaniepokoić i powinniśmy zdecydowanie być skierowani do neurologa. I proszę Państwa, ta ścieżka diagnostyczno-terapeutyczna pacjenta w Polsce nie wygląda niestety, tego średniego pacjenta, statystycznego Kowalskiego, nie wygląda dobrze. Od pierwszych objawów do postawienia diagnozy stwardnienia rozsianego upływa średnio 7 miesięcy, natomiast od diagnozy do rozpoczęcia leczenia upływa 18 miesięcy. Czyli proszę Państwa, razem jest to 25 miesięcy średnio, czyli 2 lata. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jest to średnia, to znaczy, że są pacjenci, którzy są rozpoznawani szybko i rozpoczęcie leczenia jest szybkie, załóżmy pół roku czy 4 miesiące, ale są pacjenci, którzy krążą po systemie 3-4 lata. I proszę Państwa, w przypadku choroby degeneracyjnej z autoimmunoagresji, która się rozwija i ma charakter postępujący, niewdrożenie leczenia, no prowadzi niestety do rozwoju choroby. I dlatego też bardzo się cieszę, że organizacje pacjenckie, takie jak PTSR i klinicyści, co chwila przypominają te pierwsze objawy i co chwila uczulają pacjentów, że jeżeli mają takie objawy, to powinni poprosić swojego lekarza pierwszego kontaktu o bezwzględne skierowanie do neurologa. Na szczęście tych poradni neurologicznych i neurologów w Polsce mamy, no może nie tak dużo, jakbyśmy chcieli, ale jednocześnie jest ta sieć ośrodków, no 127 ośrodków prowadzi program lekowy, więc no jest 127 ośrodków i poradni w Polsce, gdzie chory może być skierowany i bezwzględnie, czy też do gabinetu, do poradni neurologicznej, nie tylko tej prowadzącej program lekowy leczenia stwardnienia rozsianego i zdecydowanie lepiej być może przeczulonym na wyrost się przejąć, niż krążyć od lekarza do lekarza i czekać na tą diagnozę 3-4 lata.
Czyli potrzebujemy edukacji, edukacji i jeszcze raz edukacji, żeby... Edukacji i potrzebujemy też no, takiego, bym powiedział, też systemowego zorganizowania, czyli to, co teraz proponują Państwo neurolodzy razem z organizacjami pacjenckimi i ośrodkami eksperckimi, takimi jak Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w ostatnim raporcie, żeby jednak ta ścieżka diagnostyczno-terapeutyczna pacjenta no, trwała maksimum 4 miesiące, prawda? Oczywiście mamy takie standardy, żebyśmy chcieli, żeby to trwało jeszcze krócej, ale no od 2 lat średnio, no zacznijmy od tych 4 miesięcy, żebyśmy jednak doprowadzili do takiej sytuacji, że nie będziemy mieli chorych, którzy krążą dłużej w systemie, czekając na diagnozę i czekając na rozpoczęcie leczenia. I tutaj no to jest największy dramat. Jeżeli chory jest zdiagnozowany i nie jest włączony do programu lekowego leczenia pierwszej linii, czyli B29, czeka w kolejce, a te kolejki przed pandemią były, bo czekało około 700 chorych. Estymacje organizacji pacjenckich są takie, że co najmniej 1000 chorych nie zostało włączonych nowych do tego programu pierwszej linii. Ja nie mówię o drugiej linii w tej chwili leczenia. Ja mówię o pierwszej linii. Czyli możemy powiedzieć, że dług zdrowotny w przypadku chorych na stwardnienie rozsiane to jest około 1500 chorych, którzy powinni być włączeni jak najszybciej do programu B29, czyli programu leczenia pierwszej linii stwardnienia rozsianego. No właśnie, jakby nawiązując do tego i kontynuując ten wątek, chcę zapytać, jaka dziś jest sytuacja osoby chorującej na stwardnienie rozsiane w Polsce na tle światowych systemów opieki zdrowotnej? Chodzi mi oczywiście o porównanie systemów. Czy ten chory w Polsce już jest traktowany tak, jak powiedzmy według tych standardów zachodnich, czy też naszych południowych sąsiadów, Czechów, Słowaków? No i właśnie, i dlatego pan prezes zapytał na samym początku, kto to jest ekspert systemowy, bo właśnie ekspert systemowy powinien wiedzieć, że są 2 w tej chwili takie no, sztandarowe indeksy oceny wskaźników diagnostyki i leczenia i rehabilitacji, o czym też dzisiaj będziemy mówić, stwardnienia rozsianego. Pierwszy indeks stwardnienia rozsianego został stworzony i opublikowany w 2019 roku, gdzie Polska znalazła się na 17. miejscu na 30 krajów, które były porównywane. No i teraz najnowszy MS Barometr, czyli barometr stwardnienia rozsianego, opublikowany przez Europejską Platformę Stwardnienia Rozsianego, do której należy Polskie Towarzystwo Stwardnienia rozsianego, więc gratuluję Państwu za przygotowanie tego barometru, jednocześnie przygotowanie danych dla Polski, wysłanie do centrali, która przygotowywała ten barometr dla tych 35 krajów porównywanych. No Polska znalazła się na 20. miejscu, więc ja mogę zacytować te 2 indeksy, barometry i powiedzieć, że Polska jest w środku peletonu. Polska jest takim średniakiem. To na pewno jest określenie troszeczkę krzywdzące może, ponieważ Polska jeszcze przed 2015 roku była no za żelazną kurtyną. Polska między innymi dlatego mamy tylu inwalidów, osób z niepełnosprawnością w wyniku rozwoju stwardnienia rozsianego w ZUS-ie, 19 tysięcy, bo ci chorzy przed 2015 roku nie mieli dobrego dostępu do terapii modyfikujących chorobę. Pan prezes zresztą to wielokrotnie podkreśla, że były limity stosowania tej terapii 2-letnie, 3-letnie, 5-letnie. No dopiero dzięki właśnie współpracy Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, klinicystów neurologów z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia, no odeszliśmy od tych limitów, czyli limitowania terapii tylko do 5 lat jej stosowania. Więc proszę Państwa, no to na szczęście pozwoliło Polsce awansować na to 17 na 30 krajów, czy 20 miejsce na 35 krajów. To jest dobrze, natomiast oczywiście pan wywołał temat innych krajów. Ja myślę, że po to są też te rankingi, indeksy, żebyśmy nie mówili, a Polska jest na 17, na 30, czy na 20, na 35, no i kropka. Nie, no popatrzmy, kto jest na czele. No zdecydowanie na czele tych wszystkich rankingów są kraje bogate, inwestujące w system ochrony zdrowia, gdzie system ochrony zdrowia, tak jak już porównywałem to do autostrad, jest dobrze zorganizowany. Niemcy, Dania, Szwajcaria, Norwegia, Finlandia. To są kraje, Szwecja, gdzie rzeczywiście Holandia, gdzie ten system jest dobrze zorganizowany, adekwatnie sfinansowany. No Polska ciągle jakby poprawia ten system ochrony zdrowia i właśnie te mankamenty związane z systemem ochrony zdrowia też rzutują na miejsce Polski
w rankingu, no bo właśnie opóźniona diagnoza, właśnie opóźnione włączenie do leczenia, co właśnie barometr 2020 pokazał wyraźnie, że Polska na tym tutaj traci, bo jak już pacjent trafia do ośrodka, jeszcze raz to podkreślę, jest już leczony zgodnie z międzynarodowymi standardami, które zresztą współtworzył pan profesor Selmay, reprezentując całe środowisko polskich neurologów, członek Rady Naukowej PTSR-u, przewodniczący Rady Naukowej PTSR-u. I ja myślę, że to też pokazuje, jak dobrych mamy lekarzy, jak znakomite mamy ośrodki, natomiast no, ten system nie nadąża za postępem medycyny. Tu warto też powiedzieć o tym, co my podkreślamy jako eksperci systemowi, że poprawia się dostęp do leków stosowanych w stwardnieniu rozsianym. Zgodnie ze standardami ECTRIMS 2018 będziemy mieli teraz nowe zalecenia kliniczne, nowe standardy europejskie, które Polska przestrzega i to też jest bardzo duża zasługa państwa, środowisk pacjentów i neurologów, że my traktujemy europejskie standardy jako coś normalnego. No nie mówimy już o jakichś polskich standardach, tylko mówimy, że Polska stosuje standardy europejskie leczenia stwardnienia rozsianego. No i te 12 leków, które są już refundowane w Polsce w programach lekowych B29, B46, no to jest właściwie większość leków w tych zaleceniach. Oczywiście czekamy teraz na refundację leków w postaci wtórnie postępującej siponimodu, który nie został jeszcze zrefundowany, ale Ministerstwo Zdrowia deklaruje, że ta refundacja nastąpi być może nawet już w lipcu 2021 roku. My oceniamy bardzo korzystnie te zmiany, również w dostępie do leków, bo ten dostęp się skraca czasowy. Dawniej chorzy w Polsce czekali na refundację nowych leków 5, 6, 7 lat. Ostatnie decyzje refundacyjne dotyczące okrelizumabu i kladrybiny no były 22 miesiące od rejestracji w Unii Europejskiej, czyli około 2 lata, 27 miesięcy w przypadku kladrybiny, czyli można powiedzieć, że 2 lata pacjent w Polsce czeka dłużej niż pacjent w Niemczech na dostęp refundacyjny do leczenia. W Niemczech refundacja jest automatyczna z rejestracją tego produktu w Unii Europejskiej. I tutaj też do wszystkich pacjentów, którzy nas słuchają, często mylimy te dwa pojęcia, mówiąc, że produkt jest zarejestrowany, czyli dostępny. Tak, on jest dostępny rynkowo, ale jeżeli nie jest refundowany, to on dla pacjenta nie jest dostępny. Więc musimy rozdzielić, kiedy rejestrujemy produkt, tak jak w przypadku siponimodu w styczniu 2020 roku. I on jest już dostępny również refundacyjnie w Niemczech od tego czasu. No, w międzyczasie jeszcze w innych 14 krajach Unii Europejskiej, w tym Czechy, Chorwacja, Grecja. Natomiast w Polsce nie jest dostępny refundacyjnie, bo nie jest w programie lekowym. Więc innymi słowy, tutaj nastąpił olbrzymi postęp. I ostatnie zdanie, które też warto powiedzieć chorym, że ten postęp jest również mierzalny pod względem liczby leczonych pacjentów. W 2014 roku było to 8 tysięcy pacjentów leczonych w programach lekowych. Teraz w 2020 mamy 18 tysięcy pacjentów. Więc to jest duży postęp. 40% pacjentów zdiagnozowanych, czyli z 45 tysięcy 40% jest leczonych w programach lekowych, no ale średnia Unii Europejskiej jest 60-70%. Czyli my powinniśmy jeszcze w tych programach leczyć około 5, 6, 7 tysięcy pacjentów, żeby być w tej średniej Unii Europejskiej. No to są właśnie ci pacjenci, którzy nie są włączeni do programów lekowych, nie są też dodiagnozowani, ale też trzeba dodać, o czym też mówią klinicyści, że są to pacjenci, którzy biorą udział w badaniach klinicznych. I to też jest warte podkreślenia, że badania kliniczne, które toczą się w polskich ośrodkach neurologicznych nad nowymi lekami, no pozwalają na dostęp polskiemu pacjentowi do nowoczesnego leczenia. No tak, tylko problem z tym jest, że zdarza się, że pacjent po tym udziale w badaniach potem nie trafia do programu refundowanego i jakby zostaje zostawiony sam sobie. To też nad tym trzeba by popracować. To znaczy, to na pewno jest temat, który musi być przez organizacje pacjenckie, neurologów i ekspertów systemowych bardzo wnikliwie monitorowany, ponieważ to powinno być efektem negocjacji producenta z Ministerstwem Zdrowia. I jeżeli rzeczywiście mamy program pacjentów, którzy brali udział w badaniu klinicznym, oni po uzyskaniu refundacji przez producenta tego leku
w programie lekowym powinni oczywiście być automatycznie włączeni do tego programu, a już elementy negocjacyjne tych wszystkich umów powinny być pomiędzy producentem a Ministerstwem Zdrowia. No nie wyobrażam sobie sytuacji, że ktoś, który uczestniczy w programie lekowym, nie jest potem leczony lekiem, który jest refundowany, jeżeli otrzymywał go w badaniu klinicznym. Nam też wydaje się to oczywiste, że tak powinno być, ale niestety czasem się zdarza, że nie jest.